Witam serdecznie w drugiej części Saloniku Politycznego, w którym omawiamy pierwsze posiedzenie Sejmu 10. kadencji. Przypomnę, że ze mną w Saloniku Zuzanna Dąbrowska, Stanisław Janecki i Karol Gac. I może to, jak powiem, to taki syndrom starości, ale jak patrzę na Szymona Hołownię, o którym rozmawialiśmy i mam nadzieję, że jeszcze chwilę porozmawiamy, to mam wrażenie, jakbym widział Ryszarda Petru z roku 2015, kiedy to, bo tak jak tu kiedyś Agaton mówił, jest jednak ta różnica, że PiS, powiedzmy, przegrał, ale wygrał. To znaczy rzeczywiście ma liczny klub, stracił możliwość rządzenia prawdopodobnie, bo raczej nie wierzę, żeby znalazł koalicjantów, ale nie było pogromu. Natomiast w 2015 roku Platforma doznała pogromu i Ryszard Petru wtedy, pamiętam, już był polski Kennedy, pisano w Gazecie Wyborczej. Przyszły premier, 25 czy tam 30% Nowoczesna w Ibrisie miała. I też on już tak wtedy chodził troszkę tak jak w tej chwili, nie wiem, czy to ja mam takie skojarzenie. Jest jeden wspólny element. Porównajcie fryzury Ryszarda Petru w 2015 i Szymona Hołowni teraz. A o identyczne. Tym nie pomyślałem. O tym nie pomyślałem. Identyczne. Myślałem raczej o tej sytuacji politycznej, że Ryszard Petru wtedy kompletnie nie zrozumiał, że jeżeli ma jakąś szansę, to jest, jego szansa polega na tym, że między opozycją totalną, którą wtedy od razu ogłosił Grzegorz Schetyna, a PiS-em jego szansą jest zachowanie jakiejś swojej odmienności. On się musi czymś różnić. I mam wrażenie, że Szymon Hołownia tak samo uważa, że on jest wystarczająco piękny i że poza tym się nie może, nie musi niczym obiecałem, różnić. Obiecałem, że pochwalę Szymona Hołownię. No właśnie, pochwal go. Pochwalę go, ponieważ pochwaliłeś już. Wygłosił pierwsze to przemówienie telewizyjne i ono było najkrótsze ze wszystkich, jakie słyszałem w ostatnich latach. No, 4 minuty jakoś. 3,26. I to jest rewelacja zupełnie. Tak powinno być. Jakby skrócił do 2 minut, byłby absolutnym mistrzem. Ale jeszcze czas przed nim, no tak. Ale ja w ogóle patrzę trochę na Szymona Hołownię jednak jako na produkt telewizyjny. Uważam, że nie możemy zapominać jego lat w telewizji, bo to były lata spędzone na robieniu znajomości w kręgach warszawskiej elity celebrycko-medialno-politycznej. To są lata spędzone także w telewizji, gdzie on nabierał jakiegoś kunsztu i dlatego z tej perspektywy moim zdaniem Szymon Hołownia poradzi sobie lepiej niż Ryszard Petru w polskiej w polityce. I też dostrzegałabym pewne takie może próby wyjścia naprzeciw przez Szymona Hołownię właśnie do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Taki motyw pojawił się w jego pierwszym orędzie, o którym wspomniał Stanisław, czyli to wyjście do PiS-u, powiedzenie: słuchajcie, nie macie wicemarszałka, ale miejsce w prezydium Sejmu czeka, będzie czekało, poczekamy na was. Czyli taki sygnał, nie jesteśmy totalni, spokojnie, nie bójcie się, nie będziemy was rugować. Pytanie oczywiście, na ile w tym jest prawdy i na ile to jest szczere. Natomiast w tym przekazie, no ja bym dostrzegała jakąś taką próbę chęcia, może pozostania na środku przez pewien czas i gdzieś zajmowania tej pozycji, bo tak, no Szymon Hołownia ma aspiracje prezydenckie i o tym wszyscy wiedzą, no i musi dealować z Donaldem Tuskiem, no on by nie został marszałkiem Sejmu, nie miałby tej pozycji, nie miałby tej trampoliny do bycia prezydentem, gdyby nie dogadał się z Donaldem Tuskiem, gdyby nie dostał tej zgody, no bo też przypomnijmy, że była ta giełda nazwisk na marszałka Sejmu, pojawiało się nazwisko na przykład Borysa Budki, którego miał forsować przez pewien czas Donald Tusk, więc to nie było pewne, że to będzie Szymon Hołownia. On musiał się dogadać, żeby móc mieć szansę realizować te swoje aspiracje. No, i teraz przed nim no, pytanie, czy pójdzie drogą Ryszarda Petru i zacznie być śmieszny. Trochę ma takie zadatki na bycie śmiesznym przez to, że jest taki bardzo egzaltowany. A może no, nie zawiedzie. Zobaczymy. Jeszcze a propos tych prób z prezydium Sejmu i tego, co mówił Szymon Hołownia, bo rzeczywiście taki przekaz jest, tak, ze strony opozycji. To miejsce na was czeka. Wystawcie kogoś innego. Ciekawe, jakby Prawo i Sprawiedliwość stwierdziło, no dobrze, sprawdzamy intencje opozycji, naszym kandydatem jest Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek. Czy wtedy rzeczywiście też by było tak, że ci kandydaci akurat już by byli dobrzy? No, wiemy doskonale, że nie. Oczywiście, tam już się mówi o Małgorzacie Wasserman, że być może byłaby dobrą kandydatką, a może by tak było, że Prawo i Sprawiedliwość by musiało próbować 194 razy, tyle ile ma ale mandatu. Ale Szymon Hołownia powiedział, jaka jest granica. On powiedział tak: będziemy tak długo na was czekać, aż wyślecie takiego kandydata, którego my zaakceptujemy. Właśnie, bo to ja też to raczej odebrałem. Nie jako żaden tam gest dobrej woli, tylko takie nabijanie trochę, się trochę kpina, no bo to wszyscy znamy King Size Juliusza Machulskiego
I tam był tak zwany nadszyszkownik kilku jadek, którego Jerzy Sztur grał. I występowali niejacy polokoktowcy, czyli ludzie tam pijący te polokokte, żeby sobie przenosić się między światami. I ten nadszyszkownik kilku jadek powiedział: wy, polokoktowcy, pamiętajcie, że my będziemy tak długo was kochać, aż wy nas pokochacie. To jest ten przypadek. To jest, że przypadek, wszyscy się zgadzamy, tak, że ma jakieś szanse Hołownia, jeżeli będzie grał, jeżeli będzie miał na pozycji centrowej możliwość różnego działania. To mam wrażenie, że on na razie jest podporządkowany kompletnie Tuskowi. I to jest pytanie. Czy, jak twierdzą niektórzy, tak jak w ramach spiskowej teorii dziejów od początku właściwie była, jeżeli mu się wydawało, że ma jakąś samodzielność, to dlatego, że otoczyli go ludzie, tacy właśnie jak Jacek Cichocki, tak? których lojalność może w decydującym momencie okazać się być jednak lojalnością bardziej wobec Donalda Tuska niż wobec Hołowni. Czy też mamy do czynienia z kolejnym politykiem właśnie takie, który tak jak Ryszard Petru przegrywa swoją szansę, ponieważ nie rozumie zasad polityki. To nie jest tak do końca. Dlatego, jak? Bo podałem dwa warianty. No to który nie jest do końca? Że on jest taki tuskowy. Dlatego, że za nim stoi zupełnie inne środowisko biznesowe. On sobie, a szczególnie Michał Kobosko, który tam prowadził pisma biznesowe, nawet razem pracowaliśmy trochę, i poznał taką grupę, to nie są najbogatsi, ale to są ludzie bogaci. I oni, na przykład Ryszard Wojtkowski, który jest takim łącznikiem w organizowaniu tego zaplecza biznesowego. I oni są dość samodzielni od Platformy i Tuska i oni widzą w Hołowni alternatywę dla Tuska, że Tusk to tam wiadomo, oni nie byli dopuszczeni do różnych przywilejów i innych rzeczy, kiedy Tusk rządził. I liczą na to, że Hołownia ich lewaruje po prostu i że przez niego będą mogli różne interesy załatwiać. To ma jakieś zaplecze, to ma jakiś elektorat, 3 miliony ludzi, no powiedzmy część z tego PSL, ale powiedzmy, że jak ktoś głosował na trzecią drogę, nawet na PSL, to znaczy, że Hołownię jakoś zaakceptował. Tak? Czyli ma jakiś elektorat, który to elektorat przeszedł z pewną nadzieją. 3 miliony 100 tysięcy trochę. Na inny styl uprawiania polityki i właściwie robi tylko werbalnie. Tylko pytanie, czy on za chwilę się nie zmieni, bo rzeczywiście zacznie się budować mimo wszystko jako marszałek Sejmu. Będzie odbywał różne spotkania, będzie się pokazywał w otoczeniu różnych ważnych osób, będzie odbywał podróże międzynarodowe. Może nawet próbować prowadzić koncyliacyjnie obrady Sejmu. Będzie wszystkie ustawy produkował. No i to też jest w ten wątek ważny a propos Donalda Tuska, no bo przecież coraz głośniej się mówi o tym, że być może za rok z kawałkiem porzuci Polskę znów dla Unii Europejskiej i zostanie szefem Komisji Europejskiej. O tym mówił w kampanii m.in. premier Mateusz Morawiecki. Teraz o dziwo pisało też o tym Radio Z, że miał to mówić Donald Tusk swoim tam współpracownikom. Na ile to jest balon próbny, na ile to jest prawda, to jest zupełnie inna historia. Ale już raz tak się było, że Donald Tusk w funkcji premiera powędrował do Brukseli, więc może będzie tak, że przybył do Polski z Brukseli, zrobił co miał zrobić, władza się zmienia, znów zrobi co ma zrobić jako premier, a potem zostanie nagrodzony znowu jako szef Komisji Europejskiej i wtedy mamy zupełnie nowe rozdanie polityczne. Tusk ma jeszcze inny plan alternatywny, to znaczy zostania prezydentem, że nie Trzaskowski i ten wariant europejski zakłada, że w jego miejsce wszedłby Trzaskowski, ale nie dlatego, żeby mu to pomogło zostać prezydentem, tylko wręcz przeciwnie. Żeby się pozbyć Trzaskowskiego, ale ja powiem szczerze, kompletnie nie wierzę w to, żeby tak ważny urząd w Komisji, jaki jest szef Komisji Europejskiej, powierzono Donaldowi Tuskowi. Chyba, że stałaby się jakaś w ramach federalizacji zrobiono taką reformę, że to by się okazało równie dekoracyjnym jak przewodniczący Rady Europejskiej. Bo tak będzie, ponieważ rotacyjny przewodniczący Komisji Europejskiej. Wyobraź sobie, każdy komisarz na przykład jest przez miesiąc przewodniczącym. Tusk może zostać. To zależy, jak to rozegrają, ponieważ w miejsce Komisji Europejskiej ma wejść Europejski Organ Wykonawczy. I ten Europejski Organ Wykonawczy to będzie super rząd europejski. No, a to wtedy i nie tak. Wydaje mi się, żeby Tusk mógł być kimś takim, bo to będą ogromne uprawnienia. To jakiś Niemiec nie, będzie. Nie, to wtedy komisja Francuz. Zostanie jako takie ciało fasadowe i wtedy sobie tam Tusk poza by mógł być. Poza tym w Unii Europejskiej jest dużo różnych stanowisk, więc myślę, że jeżeli naprawdę ktoś chciałby znaleźć jakieś stanowisko dla Tuska, to ale znajdzie. Dotąd, i warto ale dotąd też nie było dla Tuska stanowiska. No bo nie, on tutaj musiał wrócić tutaj zrobić porządek w Polsce, tak? Bo tu już
byliśmy niegrzeczni zbyt długo, ale też powiedzmy sobie szczerze, Donald Tusk, on nie chce być w Sejmie, no nie bez przyczyny. Nie tak dawno temu do mediów wyciekła ta krótka rozmowa, którą odbył z jedną z dziennikarek w TVN-ie przed emisją, przed wejściem na antenę, kiedy mówi, że on nie chce, że jak on na myśl o byciu w Sejmie, to mu się po prostu no, zimno robi, no, nie dosłownie tak, potworna myśl. Czyli on tu nie, my wiemy, że on tu nie chce być, on tutaj przyjechał. Ja zakładam na chwilę, zrobić porządek, rozliczyć PiS, no zobaczymy w jakim stopniu, ułożyć tę koalicję i uciekać Myślę, że w nawiązaniu do tego cały czas wiecznie żywe jest to, co mówił bodajże Paweł Graś w Sowie i Przyjaciołach, że on chce się odseparować od tego całego syfu, że on chce być wreszcie dużym misiem. W lepszym świecie. Tak, w lepszym świecie. No i... Ale jedna wskazówka. Pojechał Donald Tusk do pani von der Leyen i to miała być jakaś taka triumfalna wizyta, że on wróci i powie KPO odblokowane. I w zasadzie to powiedział, tylko że powiedział to dokładnie tak samo wypuszczono go, jak wypuszczano Mateusza Morawieckiego i Andrzeja Dudę. To znaczy, on to powiedział, a pani von der Leyen nie stała przy nim i nie powiedziała tak, dogadaliśmy się w sprawie, ani nie wydała najmniejszego, choćby na Twitterze najmniejszego nie napisała słówka. Tylko rzecznik się wypowiadał. Bardzo niski poziom. Czyli po prostu... Ja nie bardzo wierzę w to, żeby, bo myślę, że wszyscy zakładali, że teraz jak Donald Tusk zrobi, co ma zrobić, to w nagrodę dostanie od razu, co będzie chciał od TSUE, od Komisji Europejskiej. Tego. Ja to myślę, znaczy, że plany Niemców są dalej idące. Tu nie chodziło tylko o Tuska. Tu chodzi ogólnie o to, żeby Polskę ustawić na miejscu właściwym, przeznaczonym dla niej. Gdyby to był Tusk z pierwszej swojej bytności w Unii Europejskiej, czy jako przewodniczący Rady Europejskiej, teraz dopiero widać, jak to mało ważna funkcja jest, szczerze mówiąc. To byłaby jakaś zgoda, szczególnie Berlina, na to, żeby on nawet został tym szefem Komisji Europejskiej, ale jak ma się stworzyć ten Europejski Organizm Wykonawczy, czyli bardzo silna władza, no to Tusk, gdyby całkowicie się podporządkował temu, a po tym, co się stało, kiedy on przestał być przewodniczącym Rady Europejskiej, po tych wszystkich niemieckich wątkach, für Deutschland i tak dalej, to on już nie może być kimś takim. Więc no dobrze. To byłaby strata bardzo ważnego przyczółka. Zobaczmy. Chyba, że na krótko, żeby tylko zlikwidować Komisję Europejską i doprowadzić do tego nowego i potem sobie pójdzie. Zobaczmy. Na prezydenturę w Polsce. Zobaczmy jeszcze tylko jakby na osi czasu, tak? Że tak powiem, bo cały czas jesteśmy w fazie tego czajenia się do skoku. Na razie to są zapowiedzi, ale wszystko wskazuje, że tak. Rzeczywiście możemy sobie wyobrazić wariant skrajny, czyli uchwały odwołujące Trybunał Konstytucyjny, wstawienie komisarza do telewizji, którego telewizja nie wpuści, tych nowych tam sędziów Trybunału, prezydent oczywiście nie przyjmie ślubowania, powie, że nie ma takiej możliwości, żeby unieważnić sędziego, od którego prezydent przyjął ślubowanie. No po prostu co możemy mieć w ciągu, nie wiem, kilku miesięcy, chyba jeszcze nawet przed końcem roku, naprawdę taki cyrk niezły, skoro nawet Niemcy zaczynają ostrzegać, żeby tutaj nie przeginali. Adam Bodnar robi to samo, kandydat na ministra sprawiedliwości. Mówi, że na rympał się nie da. No, czy zawsze są jastrzębie i gołębie takie. Da się, wszystko da się, tylko trzeba mieć, jak towarzysz Lenin, bojówkę, która wejdzie i potem to wyegzekwuje. No to jest, bo można sobie ustawić do dobrze, Rafał Grupiński mówił w tym tygodniu, że przyjdą silni ludzie i z Trybunału Konstytucyjnego ale ludzie doprowadzą. Ale silnych ludzi tam? Czy ja bym mógł przez minutę wyjaśnić, dlaczego to jest niemożliwe? Prawnie. Są artykuły 194, 196 i 197 Konstytucji, które mówią o tym, jak się wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ten 197 odsyła do ustawy. Tam jest ten odsyła do regulaminu Sejmu, artykuł 26, 30. I tam nie ma uprawnień do odwoływania sędziów. Jasne, ale mówię, Lenin też nie miał uprawnień do rozwiązania konstytuanty, a ją rozwiązał. No, tylko, jasne. Że miał marynarzy z Mauserami, którzy to fizycznie wykonali. Ale co, Wehrmacht przyjdzie i z Donaldem Tuskiem to przeprowadzi? A Donald Tusk na Radzie Krajowej mówił, że Adolf Hitler i Józef Stalin też dbali o pozory legalności. On mówił, że nie mówił o PiSie, tylko o Platformie. Ale Wehrmacht jest, czyli Bundeswehr w słabej kondycji. Załóżmy, że Donald Tusk idzie na całość. Tak robi ministrem spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na
Maszura, co by było prześmieszną historią. Moja propozycja jest, żeby żonę jego zrobił, to Sikorski się wścieknie. To by nie było głupie, szczerze mówiąc. Bez mądrzejsza. O ile mi wiadomo, z żoną Sikorskiego w Ameryce się spotykają, a Radosław Sikorski od 2 lat bodajże jest przewodniczącym komisji Europarlamentu do kontaktów z Ameryką i żaden amerykański polityk się z nim nie chciał spotkać, żeby nie mieć zdjęcia z wariatem, który wysadzał Nord Stream. Może na wschodzie się spotkają. Może się będzie... Nie, no... Mogę sobie wyobrazić taki wariant, że robi Sikorskiego ministrem Tusk właśnie po to, żeby nikt się z nim nie spotykał i żeby jakby zablokować pewne rzeczy. Mogę sobie wyobrazić, ale powiedzmy, że Tusk idzie na całość. No i co wtedy robi PiS? Ostatnio PiS skandował konstytucja i w czasie, co już jakby dogadza mojemu poczuciu mrożkowskiemu, poczuciu absurdu, prawda? Bo teraz dokładnie jest tak, że PiS będzie opozycją totalną, będzie skandował konstytucję. Ktoś powinien przebrać i otuła pod będzie nosił marynarką. Koszulki otuła, może nawet za tanie pieniądze odkupić, podejrzewam, od tylko nie wiem, czy rozmiary by się zgadzały. Pytanie, czy PiS zmądrzeje, no bo na razie to mam wrażenie, że w PiSie jeszcze, że jak są te różne etapy jakby godzenia się z trudną sytuacją w życiu człowieka, czyli najpierw jest jakieś zaprzeczanie, potem jest oburzanie, potem jest godzenie się, no i potem jest wyciąganie wniosków. Na razie mam wrażenie, że PiS jest na etapie zaprzeczenia. Ja wyparcia, mam poczucie, tak, no wyparcia tej rządów. Informacji, że w ogóle cokolwiek się zmieniło i to było widać także na tym pierwszym posiedzeniu Sejmu, gdzie Jarosław Kaczyński podszedł do Szymona Hołowni. Różne są spekulacje tego, co on tam powiedział, że podobno powiedział: jestem premierem, proszę mi udzielić głosu. Ze strony marszałka Sejmu dopływają informacje, że on chciał udzielić głosu, ale w końcu Jarosław Kaczyński sam nie chciał tego głosu wziąć, zrobić z siebie tutaj rugowanego lidera już prawie opozycji. Wszystko, no ale ja po tych wystąpieniach przedstawicieli jeszcze ministrów pełniących obowiązki ministrów naprawdę dostrzegam takie zaprzeczenie temu, co się wydarzyło i powiedzmy szczerze, Mateusz Morawiecki rządu nie utworzy. No. Jest jeszcze silna w szeregach PiSu nadzieja, że Sąd Najwyższy unieważni wybory. Nie unieważni, nie. Rządu nie będzie, opozycja będzie rządziła, a Radosław Sikorski będzie ministrem i im szybciej PiS to zrozumie i się z tym pogodzi i zacznie też dostrzegać własne błędy, a nie tylko obrażać się na wyborców czy mówić, że Tusk jest zły, tym dla PiSu lepiej. Im szybciej zacznie jakby przemyśleć swoją strategię, zastanowi się nad tym, co jest dla społeczeństwa ważne, w jaki sposób komunikować się ze społeczeństwem, zacznie rozmawiać na poważnie i być nie tylko opozycją totalną, ale także opozycją merytoryczną, tym dla tej partii lepiej, bo przypomnijmy, że kolejne wybory już bardzo niedługo, wybory samorządowe, wybory europejskie, więc dla PiSu taka najbliższa szansa jest już wkrótce. To teraz nie jest, że 4 lata w opozycji będziemy siedzieć, więc możemy sobie teraz przez 2 lata popłakać, potem pokrzyczeć, no i potem zacząć się zastanawiać. Ale... No nie, te wybory są już tuż, tuż. Ale to jest praca, kilka miesięcy, więc ta praca już została wykonana. To znaczy, ona może została wykonana gdzieś tam, tylko że społeczeństwo tego nie widzi, no ale... to społeczeństwo głosuje, więc myślę, że jednak trzeba zakomunikować, że okej, rozumiemy nasze błędy i coś ze sobą wewnątrz robimy. Wewnątrz partii poszły te wszystkie analizy, gdzie przegrali, gdzie było za mało, to wszystko zostało, tylko chodzi o to... Tylko pytanie, co z tego wypływa, bo listy też miały być skrojone pod Chodzi Ukrainy o to, i nie poszło. Żeby tamci chodzi mieli trudny początek. Zobaczymy. Jeszcze jedna przerwa. Jak Państwo wiedzą, po przerwie drugiej też jeszcze wracamy, także proszę, stay tuned, jak to mówią Amerykanie.